47 minuta spotkania, drużyna gości wykonuje rzut rożny, a wykonawcą Zawistowski Paweł. Środek jeszcze gałam, jeszcze Jeszcze!
Brawo. Chodź, chodź, przygotuj się, Gałka, przygotuj się już. Chodź. Jeden kurwa! Ej! Brawo, dobrze, Gałka. Nawet wiesz, zobacz, nawet by była jakaś swita, jesteś bliżej, nie? Jak jej nie sięgasz, ale pracuj z linią razem. Tylko kręcisz tam, gdzie piła. Przybliża mnie. Dawid! Teraz,
Nasz zawodnik był pierwszy przy piłce! Bo jak nie wiem, nasz chłop, no i się zdarzyli potem. No. Mamy 56. minutę spotkania. Arbiter wraca do rzutu wolnego. A wynik, przypomnę, 0-2 dla gości. Spotkania w połowie zyskowa nastąpiła zmiana plac gry, opuścił Aleksander Majerz, a pojawił się z numerem 5 Łukasz Włodarczyk. Yeah.
mam drugą, jak podejdziesz. Siul! Daj, dobra, dawaj kurwa tą piłką w stół i ustawienie. A jedną szóstkę gramy, Bobi! Na górę go! W 60 minucie spotkania z Pogonią następuje zmiana plac gry, opuścił Stępień Wiktor, a pojawił się z 21 Wojna Filip. Trzydziesiąta druga minuta spotkania, rzut rożny za Pogonią Zmiskowała, a wykonawcą będzie zawodnik z numerem 6 Michał Papież. Dobra. 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 Dob
Drużyny gości wstąpiły, następuje zmiana, na placu gry pojawi się z numerem 18, jest to Dumicz Kacper. Pogoni zainstawowała, również nastąpiła zmiana, plac gry opuścił z numerem 22 Patryk Kowarz, a pojawił się z numerem 23 Stanowski Maciej. Drużyna gości podwyższa wynik na 0 do 3, a strzelcem bramki zawodnik z numerem 7 Patryk Pietrasiak. Daj do prawego.
Yes.
76 minucie spotkania. Drużyna gości podwyższa wynik 0-4 i również w tym czasie robi zmiany. Na placu gry pojawił się zawodnik z numerem 6 Banasia Patryk. Przypomnę, że od 36 minuty drużyna gości gra w Osławinu. Gratuluję! Prowadzi 0-4. Korzystając z chwili czasu, zapraszam jeszcze jutro na ostatnie spotkanie. Na ostatnie spotkanie na naszym obiekcie drużyna drugiej ligi kobiet rozegra spotkanie Pucharu Polski o godzinie 13:30, a gościć będziemy drużynę pierwszoligową Dolkan Ząbki. Puchar Polski, Pogoń Zduńska Wola, druga liga kobiet. Gościmy pierwszą ligę kobiet Dołkan Ząbki. Serdecznie wszystkich zapraszam. Cały czas bądź się napięci. Zero z tyłu. Trzymamy. W 81 minucie spotkania w Pogoni Zduńska Wola następuje zmiana. Plac gry opuścił z numerem 6 Papież Michał, a pojawił się z 21 z 19 Bukowiec Jan, przepraszam.
wspaniałą paradą, interwencją popisał się Krzysztof Kościel. Następuje zmiana do 76 minucie spotkania z numerem 17. Pojawi się na boisku Jakub Podkoń, a teraz gry z numerem 24 opuszcza Patryk Sławiński. Hey!
drużynie gości nastąpiła zmiana plac gry. Opuścił z numerem 17 Korobka Ołek, a pojawił się z numerem 13 Ćmita. Zapraszam jeszcze, do szkoły numer 6 na godzinę jeszcze do samego końca. 16. Druga liga futsalu Gatta podejmować będzie asekuracja. Sala numer 6 przy ulicy Złotej, druga liga futsalu, godzina 16, Gatta, Wenecja, punkty. Serdecznie zapraszam. W 88 minucie spotkania żółtą kartką za faul na zawodniku gościu w polu karnym ukarany został zawodnik Pogoni z numerem 20 Mateusz Wroński. A rzut karny wykonywać będzie zawodnik z numerem 7 Patryk Pietrasiak. Wiadomo, to wiesz, możesz zagrać, ale te wcześniejsze musisz na strzał, nie? Przyjęcie ładunek, masz dobre uderzenie. W 89 minucie spotkania po wykonaniu rzutu karnego drużyna gości obejmuje prowadzenie 0-6, a strzelcem bramki ponownie z numerem 7 Pietrasia Patryk. No i mamy 90. Minutę, nie było przerwy. Miejmy nadzieję, że arbiter już nie będzie przedłużał tego spotkania. Wynik, przypomnę, 0-6 dla drużyny SMS-u Łódź. Dobre, dawaj, jeszcze pomoże. Kurwa.
Brawo, brawo chłopaki, brawo, dobra robota. Jeszcze! Jeszcze na piłkę! Dawaj, Stecik, dół! Miejsce śledzia! Jest!